Cześć moi kochani, dzisiaj mam dla Was filmik, w którym pokażę Wam jak myję swoją brudną gąbeczkę od makijażu. Więc zawsze robię to w umywalce, ale jako, że tutaj na potrzeby filmu chciałam stworzyć ładniejsze otoczenie, którego niestety nie mam teraz w łazience, to wzięłam miskę i zademonstruję Wam to w misce. W tym celu wlewam sobie letnią wodę. Używam do tego produktu, który jest jak dla mnie najlepszym produktem do tego typu rzeczy. I jest to olejek z Isany. Niektórzy go uwielbiają, inni go nienawidzą za zapach, gdyż jest to taki dosyć, jak to ludzie określają, rybny zapach. Przepraszam Was za mój jeden paznokieć, niestety mi się złamał i po prostu pomalowałam lakierem, żeby Was tutaj nie straszyć. Także biorę sobie moją brudną gąbkę. Po prostu nalewam na nią pewną ilość tego olejku. Kiedy czuję, że ta brudna część gąbki, tutaj mam z tej strony gąbkę czystą, więc leję tylko na tę brudną stronę. Kiedy czuję, że jest to już wystarczająca ilość, że już zaczyna się wydobywać podkład, że już troszeczkę wtłoczyłam ten produkt do gąbeczki, to po prostu pod bieżącą wodą, bądź tak jak tutaj robię w misce, wyciskam sobie wszystko z tej gąbeczki. Pod bieżącą wodą jest to troszeczkę łatwiejsze, gdyż cały czas spłukujecie to wodą czystą. No ale właśnie po prostu mniej więcej o to chodzi, by nałożyć sobie ten produkt na gąbeczkę i wyciskać sobie pod bieżącą wodą. I musicie się starać wyciskać tak, żebyście nie wbijały paznokci w swoje gąbki, bo ta gąbka zaraz zacznie Wam pękać w tych miejscach, gdzie wbijacie w nią paznokcie. Najlepiej robić to ruchem posuwistym w stronę, i tutaj jak widzicie palcami, ruchem posuwistym w stronę miejsca, gdzie była ta gąbka brudna. Więc tak jak możecie zauważyć, tutaj jest to miejsce, gdzie było brudne i wyciskam w tę stronę. Więc tak wygląda mycie gąbeczki. Gąbeczka jest już czysta tak naprawdę. Jeszcze jest troszeczkę w niej piany od tego olejku, także wezmę już pod bieżącą wodę i obmyję gąbeczkę. I to jest tyle. Gąbeczka czyściutka.